Kiedy chwytamy ten biały opłatek, zastanawiamy się, co powiedzieć. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. To już takie oklepane. Dzisiaj nikt nie słucha tych życzeń, odpowiadając wzajemnie. Zastanówmy się, czego my chcemy od życia. Przy tej niepewności, przy tych różnych zawirowaniach, przy wojnie za granicą, przy inflacji, przy wszelkich trudach, które się pojawiają każdego dnia. W czym pokładamy nadzieję? Co jest stałą i pewną sytuacją, która nas uspokaja? Właśnie ten biały chleb, ten kawałek opłatka pokazuje nam, że Bóg stał się ciałem. Bóg zamieszkał pośród nas. Bóg jest niezmienny wobec miłości, jaką do nas żywi. I uczy nas, abyśmy tak samo postępowali. Abyśmy kochali, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy. Boże Narodzenie będzie takim czasem refleksji nad moją przyszłością. Nad tym, żeby zastanowił się, czy Bóg narodził się w moim sercu na nowo. Czy pozwalam Mu prowadzić się przez życie. Nowa dziecina błogosławi każdemu waszemu poczynaniu, jeśli ono prowadzi do dobra. Dzielmy się dobrym słowem. Dzielmy się dobrem, tak jak tym opłatkiem. Szczęść Wam Boże.